Ma widzowie, zapraszam na kolejną porypadą gierkę. Dzisiaj grałem czarnymi z zawodnikiem z Czech, ranking 2330 coś. I przygotowania wystarczyło mi na jeden ruch, ponieważ przeciwnik całą swoją karierę katuje E4. W pierwszym od czasu do czasu wrzuca D4, C4 nie widziałem, żeby grał. No, i tutaj się oczywiście od razu zastanawiałem, co tam kurde spryciarz sobie przygotował. No i tak stwierdziłem, że ostatnio przeciwko angielskiej grałem bardzo dużo C5, grałem też bardzo dużo skoczek F6, E6, więc stwierdziłem, że na te dwa ustawienia na pewno coś tam przygotował. No i uznałem, że w takim razie. Nie będę, nie będę się wpakował w to, co on tam przygotował, a zagram sobie po prostu skoczek F6 i C6, czyli chcę przejść na słowiańskie klimaty, zagrać D5, no i mieć po prostu solidną pozycję. Fajnie mieć w repertuarze właśnie takie chociaż jedno solidne ustawienie, co przeciwko. W większości debiutów można zastosować, bo i przeciwko C4, i przeciwko D4, i przeciwko Skoczewczy, no tylko przeciwko E4 nie, ale przeciwko E4 też mam parę różnych innych debiutów. No i wiadomo, trochę przykro, że nie miałem okazji użyć tego co przygotowałem na tę partię, ale wiecie, wiedza zawsze tam w głowie zostanie, także nie ma tragedii. Kiedyś się przyda. Przeciwnik w partii zagrał skoczek F3, D5 i E3. To jest takie ustawienie, jak ktoś nie ma pomysłu na siebie z książki E3 Poison. Nie polecam, absolutnie. To, tak można powiedzieć, ta książka to jest taki ostatni krzyk rozpaczy debiutowej. Jak ktoś już naprawdę nie wie, co ze sobą zrobić, to, to wtedy to ustawia. To już nawet. No, gorzej niż London to może za duże słowa, ale do tego rodzaju klimaty. No więc ja tutaj zagrałem E6 klasycznie, przeciwnik B3, skoczek BD7. No, i tutaj cała zabawa z tym E3 Poison jest taka, że, że to można ustawiać na dowolne ustawienia czarnego. No, to działa na wszystko, można powiedzieć. No, ale też biały nic specjalnego tutaj nie dostaje, no bo nie stwarza jakiejś presji. W partii zagrałem go C7. Lepsze jest goniec D6, ale goniec C7 też jest w porządku. Przeciwnik Hetman C2, nastąpiła Roszada. No i tutaj przeciwnik błyskawicznie odzyskał mój szacunek, <gry> wrzucił G4. Także jest pierwsze zaostrzenie w tej partii z jego strony, więc jednak ciśnie na wygraną. Jeżeli chodzi o D4, gdyby tutaj przeszedł właśnie do tego typu struktur, to nie ma żadnego problemu. Tutaj oczywiście ten goniec jest biedny. Ale ja sobie zagram B6, goniec B7, rzucę Hetmana na C7, wierzę na C8, wierzę na D8, zagram C5 i jest ok. Czarny z całą pewnością wyrównuje, ma nawet szansę powalczyć o coś więcej. Natomiast w partii to G4. No, i tutaj ciekawa kwestia, bo jeżeli oglądasz moją wczorajszą partię, to wczoraj była podobna sytuacja, że oponent poświęcił Pionka. Ja zdecydowałem się nie przyjąć tego Pionka, bo nie lubię się bronić. No, ale tak po tej wczorajszej partii. Podpisałem ze sobą pakt, że jeżeli nie widzę uzasadnienia, żeby nie wziąć tego pionka, no to trzeba pionka wziąć, grzecznie się pobronić i wyjść z pionkiem więcej. Także tutaj policzyłem oczywiście, stwierdziłem, że można przyjąć, no i przyjąłem tę ofiarę. Przeciwnik wieża G1, ja zdecydowałem się na skoczek E5 po to, żeby trochę zluzować w tej pozycji, czyli chcę wymienić, wymienić trochę figur. Pozbyć się tego skoczka z F3, który mógłby tam w jakiejś dalszej perspektywie przydać się do ataku na Królewski. Przeciwnik wybił, ja odbiłem, grożą tutaj oczywiście widły, z tego też powodu żadne poświęcenia skoczek bije D5 nie działają, więc przeciwnik zrobił długą, ja skoczkiem linię G zablokowałem, no i przeciwnik zagrał D4. I tutaj powiem szczerze, że no miałem duży kłopot. Jak dalej do tej pozycji podejść? Dużo czasu tutaj zużyłem, no bo tak, jest pionek więcej. No i jeżeli chodzi o plusy, no to tyle można powiedzieć. No bo figury to tak średnio tutaj grają. Przeciwnik już się czai do zagrania E4, więc wiadomo, że ta pozycja jest okej. Okay. Tam Stockfish pokaże na milion sposobów, że tutaj można się wybronić. No ale jednak z praktycznego punktu widzenia nie było to takie proste. Mi się to E4 piekielnie nie podobało. Pierwotnie chciałem zrobić taki myk. Zagrać goniec D7... Wrzucić wieża C8 i przygotować jak, jakieś C5, żeby atakować polinice. No tylko. No, nie podobało mi się, że tutaj wchodzi od razu to E4. No i przeciwnik później wbije tego pionka na E5. Jeszcze nie daj Boże, tam F4, F5 poleci. No i tak już to podejrzanie zaczyna wyglądać. No ten punkt D5 pod mocnym ostrzałem. Okazuje się, że tutaj z zimną krwią można było zagrać B5, czego. Absolutnie nie widziałem. Chodzi tutaj o to, że jak przeciwnik przepchnie, żeby zamknąć skrzydło hetmańskie, żebym ja tutaj nie atakował jego króla, to teraz mogę wybić. Jest to w porządku. z uwagi na to, że ten pionek D4 właściwie blokuje swojego kolegę, i teraz nawet mogę zagrać F5, wrzucić tu gońca na F6, przygotować sobie E5. Jest wszystko ok. Przyznam szczerze, że B5 absolutnie mi przez myśl nie przeszło ani przez moment. Więc ja zagrałem w partii F5, żeby E4 zablokować. Przeciwnik goniec D3. No i tutaj no nie usiedziałem w miejscu, muszę przyznać. Dalej można było tak zagrać grzecznie, czyli goniec D7. Przeciwnik będzie oczywiście chciał przygotować to F3, E4. Więc zagra sobie F3 tutaj mogłem wrzucić właśnie to B5 z tym że nie widziałem tej koncepcji że tutaj to E5 mi się tak łatwo udaje przeprowadzić i po biciu biciu nie ma żadnego skoczek a nie w tym właśnie przypadku to jest skoczek D5 bo tutaj jeszcze przede wszystkim na G7 później będzie wisiało ale po E5 mogę zbić tutaj o i teraz jeszcze na E3 wisi no nie wiem, jak, jakoś to goniec D7b5 y, absolutnie mi przez myśl nie przeszło. No i ja tak stwierdziłem, kurczę no, bronić się to bieda. B5 trzeba poświęcić pionka, y, zwrócić tego pionka i się bawimy dalej. Y, przeciwnik tutaj przyjął, bo nie ma nic mądrzejszego. Y, I zbił na B5. No i ja tutaj popełniłem y, spory błąd natury strategicznej, mianowicie zagram goniec D7. Y, Podczas partii no, oceniałem, że mój goniec c8 no, to jest bieda ostateczna, więc fajnie byłoby go wymienić. Natomiast okazuje się, że jest on ekstremalnie ważną figurą, ponieważ teraz, jak zagrałem goniec d7 i nastąpiło wybicie, to nic nie powstrzyma, nie powstrzyma przeciwnika przed wrzuceniem tego skoczka na c5, i wtedy no, zdecydowanie będę miał problemy. Więc tutaj ta wymiana no nie, nie była najlepszym pomysłem. Trzeba, trzeba było wrzucać hetman A5 tutaj do ataku. No i jak przeciwnik by tam gońca wycofywał, no to teraz goniec D7 wieża B8, wieża C8, później A5A4 na przykład. No i jest OK. Także tutaj zbytnio się pośpieszyłem, no z, zła wymiana z mojej strony. No dobra, więc zagrałem to goniec d7, przeciwnik wybił, zagrał król b1, żeby zejść sobie z linii c, no i teraz to skoczek a4 już wisi w powietrzu. No to ja trochę się tutaj poprawiam, goniec d6, jest presja na h2, no a przeciwnik leci ze swoim planem. No i teraz pierwsze pytanie, czy mogę tutaj zdobyć tego pionka h2? No mogę... Tylko pytanie, czy to dobre. No i nie mam zielonego pojęcia. W sensie, oczywiście kompek powie, a tam pionek jest pionek, nie? super. Ale podczas partii wcale tak nie byłem co do tego przekonany. No bo tak, przeciwnik wrzuci wieżę na G1. Hetman h no, a co ja tutaj mam na hetmańskim? No bo no, mam tego pionka więcej, no ale przecież nigdy tym pionkiem więcej nie ruszę na skrzydle królewskim. A na skrzydle hetmańskim, przez to, że blokada jest na białym polu, no to tutaj absolutnie nic nie jestem w stanie zrobić. I totalnie mi się ta pozycja nie podobała. No, jeszcze tam w międzyczasie sobie policzyłem, czy przypadkiem on nie zamknie mi tego gońca, ale nie zamknie tutaj przez, przez, przez H4 zawsze, zawsze ucieknę, więc tego akurat się nie obawiałem, ale tej pozycji po prostu za nic w świecie nie byłem w stanie ocenić. No i to właśnie przeciwnik tym G4 zamieszał. No i w wielu właśnie momentach tak nie miałem zbytnio weny na pozycję i to mnie kosztowało sporo czasu, no i później przez to się zrobiły problemy na zegarku. No a wiadomo, że jak na zegarku problemy, no to i w, w pozycji później ciężej jest powyliczać. No dobra, więc tutaj taka niemoc decyzyjna mnie dopadła, zdecydowałem się na hetman E7, z różnymi ideami. Po pierwsze, jestem nawet zainteresowany, żeby wjechać na H4 i tam poatakować. Po drugie, wzmacniam kontrolę nad polem C5. No, a przeciwnik tutaj złośliwie zagrał skoczek C5. No ale tutaj uznałem, że mam posunięcie E5, które jest zacne, ponieważ ten pionek z E6 już nie będzie słabością. A tutaj ważna kwestia, no bo w sumie pierwsze pytanie, na no dlaczego po prostu nie ciachnąć pionka, no bo to wygląda super. No wygląda super, ale przegrywa, bo wjeżdża H5 i tutaj punktu G6, punktu G6 oraz tej przekątnej, no to bezapelacyjnie nie mam jak bronić. Więc tutaj zagrałem E5, przeciwnik B4, E4. No i tutaj tak. Siedzę, myślę. No i tak sobie myślę. No kurde, dobra jest ta pozycja, nie? Mam tego pionka na E4, mam przewagę w przestrzeni. Ten pionek na H2 jest słaby, ten koniec B2 jest słaby. No, wszystko, wszystko wygląda tutaj fajnie. No, tylko co dalej grać? No, no i to, to, był, to był pewien problem, bo najzwyczajniej w świecie no, nie miałem pomysłu, co tutaj mam zrobić. No, na skrzydle hetmańskim nie mam jak poatakować, no bo tutaj przeciwnik nawet ustawi A4, goniec A3 i nie mam jak ruszyć tej jego pozycji. Jeżeli natomiast rzucę się z jakimś F4, no to w ogóle co zabawne. Co zabawne, teraz z pionem d5 się robią problemy, a jeszcze przeciwnik zaraz h4, h5. I to jest, to jest właśnie taka pozycja z gatunku tych, co... To jest ta pozycja z gatunku tych, co kompek Ci powie, że jest super, a z praktycznego punktu widzenia nie wiesz, co grać. Bo tutaj biały ma prosty plan. Pojedzie tymi pionami a i b do pola przemiany, no i niech się czarny tłumaczy. A z drugiej strony oponenta nie widać, jak w prosty sposób zaatakować. No i tak właśnie myślałem, myślałem, myślałem. No i stwierdziłem, dobra. Skoro już ta pozycja jest taka, że niby fajnie, ale w sumie nie wiadomo, no to lepiej była lepiej będzie. Mieć to samo, że dalej nie wiadomo, jak tę pozycję oceniać. Ale przynajmniej z pionem więcej. No, no jest to jakiś plusik, prawda? No i cóż, zagrałem już CD8, żeby tego pionka D5 zabezpieczyć. Przeciwnik idzie A4. No i ja tutaj mam kilka minut na zegarze. No i dalej, za cholera nie wiem co tutaj grać w tej pozycji. No po prostu psychologicznie to byłem tutaj zmiażdżony, bo, wiecie, sekundy lecą na zegarze. No a tutaj nie wiadomo, jakie decyzje podejmować. No to stwierdziłem a posłucham się własnych rad, jak nie wiadomo co zrobić, to trzeba robić delikatne poprawki. Więc zagrałem wieża E8, żeby pole E6 zabezpieczyć, żeby tutaj jakiś wideł nie było. No i też chcę skoczka wprowadzić do akcji, bo na G6 on nic nie robi. Na przeciwnik prosto, skoczek A6, ja gońcem uciekłem, wieża C1, no i dalej chcę iść tymi pionami. Nie? No to ja stwierdziłem, dobra, F4 jedyna szansa, żeby się zaktywizować. No on dalej idzie tymi pionami. No i jak zbiję na E3, no to absolutnie nic mi to nie daje. No nie mogę wjechać tym Hetmanem nigdzie, bo pion na D5 mi leci. No to stwierdziłem, że teraz się cofam. Żeby wieża już broniła. Przeciwnik goniec A3. No i skoczek F8. Zgodnie z tym planem chcę tego skoczka na E6 zaktywizować, żeby. Ewentualnie polecę 5 zabezpieczyć, polecę 7 zabezpieczyć. No, dalej przyznam szczerze, nie miałem weny na tę pozycję. No i tutaj zaczęły się dziać dziwne rzeczy, ponieważ ja cały czas miałem bardzo mało czasu, przeciwnik, tak samo tutaj już zaczął czuć presję. No i poszło tak, bicie na B8 wieża B8 goniec D6. No, i ja wierzę B7 i przeciwnik A6. I tutaj miałem bardzo ciężką decyzję do podjęcia, yy, czy iść na B6, czy iść na D7. Starałem się oczywiście tutaj policzyć te pogrzane warianty, yy, no ale mając parę minut na zegarze, to yy, nie dałem rady tutaj dojść do jakichś konkretnych wniosków. Więc tak, policzyłem sobie w ten sposób. Wierza D7. On cyknie pionka, wrócę się tym skoczkiem, on sobie odejdzie. No i cóż, w dalszej perspektywie, prędzej czy później, to B6 ruszy. No i ten pionek będzie decydował o wyniku partii, nie? Zagra sobie wieża C5, wieża C1, to przygotuje i po No to mówię, kurde, no to wygląda beznadziejnie. No to trzeba iść na zadymę. Wieża B6. No i przeciwnik tutaj y, oczywiście zauważył. Że pionka wziąć nie może, bo wtedy skoczę K6, zabezpieczę pole C7, a, a jak on gońcem ucieknie, to Hetman D7 i z punktem B5 są kłopoty duże. Źle kliknąłem. Sorry, dobra, więc zdecydował się wjechać na C7. No i tutaj kolejna bardzo ciężka decyzja, a bardzo mało czasu do namysłu, bo pierwotnie miałem zamysł taki, żeby oddać Hetmana. No i teraz zobaczcie, zagram Króle 6, zagram Wieża B8, Wieża B6, zdobędę na B5. No i kurde, wygrana. No tylko problem jest taki, że nie zdążę, bo tutaj nie jestem w stanie przeszkodzić przeciwnikowi we wjeździe albo na C7, albo na C6. No to stwierdziłem, dobra, no skoro to nie działa, no to skoczek D7, jedyne. No i teraz zauważcie, że czaje się, żeby zagrać wieża B8, zbić na B5. No i przeciwnik w tym momencie zagrał hetman b4, obronił sobie gońca. No to ja wybiłem na e3, no i wieża b8 zgodnie z planem. To jest 36. posunięcie, obaj tutaj mamy bardzo mało czasu już do namysłu. No i przeciwnik wieża hc1. No i teraz tak, jeżeli zbije na b5, no to wchodzi wieża c8. No i teraz jak zbije na c8, no to wieża c8 i... I po prostu przegrana pozycja. Więc ja zdecydowałem się zagrać H6. Hetman E8 wygrywało, ponieważ przeciwnik nie ma jak obronić na B5 w tym momencie. Ale Hetman E8 przeoczyłem, zagrałem H6. No i teraz znowu grożę już biciem na B5. Więc przeciwnik szach. Ja wybiłem król H7. To jest 39 posunięcie. No, i teraz co grozi? Wjazd na F1 i bicie na B5. No i przeciwnik goniec F4. No, i teraz mam tam kilkadziesiąt sekund. Jest to czterdzieste posunięcie. Więc po tym posunięciu dostaję dodatkowe pół godziny. No, i co mi tutaj pierwsze przyszło do głowy? No, chciałem wjechać na F1, więc G5 wygląda zarąbiście. No i liczyłem wariant taki. Goniec C7, szach. Króla 2, bicie, Hetman e7, Król g6. No i wydawało mi się, że Essa, no bo wjeżdżam tutaj na H5 królem, no i wygranko. No ale nie do końca, bo jest Hetman e8. Ech, no i teraz problem, problem jest tego rodzaju, że tak. Jeżeli idę na F6, no to tutaj zaraz yy, wyłapię mata, albo stracę Hetmana, więc i tak, i tak źle. A jeżeli natomiast zasłoni się na F7, no to za cholerę nie miałem pojęcia, co to jest w ogóle. No bo dobra, no mam tutaj dwa piony więcej, no ale zaraz leci na A7. No i ten pionek A6 taki dosyć blisko pola przemiany. No i tak liczę, liczę ten wariant. Patrzę 10 sekund na zegarze, no to mówię dobra. Nie, nie będę się pakował. W coś takiego. Hetman G6 i zobaczymy co będzie. W tym momencie wygrywało Hetman H5, co, co niestety nie przyszło mi do głowy, ponieważ w, wjeżdżam tutaj na D1 z szachem. Więc jeżeli pójdzie tutaj, no to w ogóle mam Hetman E2 i teraz grozi wieża P5, a później wieża przechodzi na lewą stronę i wygrywa party. No, niestety tego nie widziałem. No i teraz powiem Wam, że powierza C7, co przeciwnik zagrał, to mi się wydawało, że tutaj jest niedobrze. Tak szczerze mówiąc. W partii zagrałem król G1, król A2, i w tym momencie zgodziłem się na remis. Długo, długo myślałem, w sensie, no nie wiem, ze 20 minut tutaj liczyłem warianty. No, i po prostu się nie doliczyłem. No, przed turniejem dużo siedziałem nad repertuarem, żeby to E4 sobie ogarnąć w miarę. No i niestety liczenia wariantów odpowiednio dużo nie trenowałem. No i teraz wychodzą tego pewne minusiki. Ponieważ tak. Co tutaj liczyłem? No wieża g6 oczywiście. Znaczy przez moment, no przez moment, w sumie przez taki dosyć długi moment liczyłem Hetman f1, no z planem wzięcia na b5, wiadomo. No i po wieża d7, wieża b5, wieża g7, król g7 i wydawało mi się, że to jest kompletnie wygrana poza. Poza, ponieważ idę tu, 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 tu i chowam się na e2 i wygrywam. Problem jest taki. Że jest szach, tu, szach, tu i wydaje się, że super. No bo teraz y, po szachu uciekam y, dalej. I szachy się za chwilę kończą. No tylko kłopot jest taki, że jest tutaj <laughs> i tracę hetman. Co jest oczywiście banalne do zauważenia, y, no ale musiałem to wypatrzeć w tym momencie. Więc te kilka ruchów wcześniej nie było to takie oczywiste. No i dużo czasu zużyłem właśnie na liczenie tego wariantu, żeby to nie G5 wypatrzeć. No i później zacząłem liczyć moją, moją drugą opcję, czyli wieża G6. I szczerze mówiąc, ja. Y, nie myślałem, że. W tym wariancie to ja będę cisnął na wygraną. Wręcz myślałem, że się tutaj będę musiał dokładnie bronić. Ponieważ liczyłem wariant taki. Y, wieża D7, wieża G2, Hetman B2. Bicie, bicie i hetman f1, no, żeby zabrać tego pionka. No i tutaj yy, liczyłem wieża p7, przeciwnik po prostu broni, h5, król b No i przeciwnik po prostu chce tutaj podejść, zbić na a7, no i dorobić hetmana i wygrać partię. No i liczyłem tak, h4, król b4. H3, wieża A7, no i H2 niezbyt zagrać, no a te piony blisko. Mało tego, o czymś takim, no sytuacja jest daleka od oczywistej, Ech, bo tutaj dorabiamy w tym samym momencie. Zapewne koło remisu, ale w sumie nie wiadomo, no bo tutaj mogę za chwilę te piony potracić. Więc to porypany wariant. Okazuje się, że wygrana była, tylko, tylko po prostu mi nie przyszła pewna koncepcja do głowy. Mianowicie, że mogę tutaj wtrącić Hetman C4, król odchodzi, i teraz cisnę pionem. I wydawało mi się, że goniec E5 jest problemem. Natomiast okazuje się, że wcale to nie jest tak problematyczne jak myślałem. Bo przeciwnik cały czas musi tutaj bronić na B7 i nie może zagrać B6, bo straci na A6 z szachem. I ten pionek jest mega blisko, ale jednak nie zdąży dobiec do pola przemiany. No, porypane. Jeszcze też liczyłem wieża D5. Znowu z podobną ideą, że jeżeli będę szachował, no to król tutaj ucieka. No i, i później te piony idą. No i Hetman C4. Tutaj mi przyszło do głowy. Wieża C5, Hetman E2. No i tutaj tak mówię, kurde, no tak średnio bym powiedział, no bo wieża. W sensie król podchodzi, wieża C7. Kurde, ten pionek D też może iść do pola przemiany. H5 nawet nie, nie bardzo jestem w stanie zagrać. No bo jak tutaj ten pionek idzie dalej, no to znowu mamy bardzo podobną sytuację, no wręcz prawie identyczną, co poprzednio. No i znowu dorabianie w tym samym momencie. Natomiast ruch, który przeoczyłem, to jest kiepić. Absolutnie nie, nie przyszło mi do głowy, że ten pionek idzie do przodu. Całkowicie się skupiłem na tym pionku H. No i jaka jest tutaj idea? Jeżeli go nieco odejdzie, to nie pionek G będzie szedł do pola przemiany, który jest dosyć wolny, tylko pionek E będzie szedł do pola przemiany, którego biały nie ma jak zatrzymać. No w sensie tam wiecie, no, no może zagrać go G3, no ale to po prostu jestem to jedno, jestem znacznie, znacznie szybszy. Także, kurde, no, szkoda. Zdecydowanie szkoda. Ewidentnie po turniejach będzie trzeba przysiąść, znowu solidnie do liczenia wariantów. Poradne taktyki będą odpalane znowu. Także, no, taka partia z przygodami, zdecydowanie można powiedzieć. No, ciekawa, ale jednak, jednak, smutno na koniec. Ale takie są szachy. Jak wygrywasz, to dają dużo szczęścia. Jak coś tam nie idzie, no to dają sporo stresów i smutków. Ta, tak to już jest. Nie ma jednego bez drugiego. E, także ogólnie szkoda, no po ośmiu rundach mam aktualnie 6 punktów. E, zobaczę w międzyczasie, czy są już kojarzenia. Ale już 22, to tak, są już kojarzenia. Jutro gram z FM Haring philip ze Słowacji 2398. A jestem na miejscu dziesiątym. No to, tak, szału, szału nie ma, tragedii nie ma. W sumie to ciekawie, bo jeszcze pół roku temu, jakbym zrobił taki wynik, to to bym mówił, że super turniej, a teraz to tak średnio. Ale dobra, no jutro jeszcze jest jedna partia do wygrania, także będzie oczywiście walczone dalej. Ale no, szkoda. Dzisiaj jakbym wygrał, to bym był znacznie bardziej zadowolony. No ale nie zawsze się widzi odpowiednie pomysły. No dobrze, więc wobec tego, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz w czerwie czerwika i widzimy się w kolejnym podsumowaniu. Także dzięki za uwagę, pa pa!